Filip Lewandowski, Memaroxi, Amadeusz Ferrari z nami po dosyć mocnej konferencji. Myślę, że wasza walka z Polakiem będzie koniem pociągowym tej gali. No tak podymiliście, krótko mówiąc. No ile do niej dojdzie, to tak, nie? Powiedziałeś właśnie, że do tej walki nie dojdzie. O co tutaj chodzi w takim razie? Nie wiem, może kurwa coś się przypadkowo stanie Polakowi po drodze, nie wiem. Czyli jak rozumiem, chciałbyś już to trochę wcześniej załatwić, bo dzisiaj przegiął z tego, co powiedziałeś. No ale później już się sam wycofywał z tych słów. Wiesz co, kurwa, nie wiem, chcę grypsować na wolności, chcę się bawić gangstera, kto mieczem wuje, ten miecze ginie. Zapytam cię o co chodzi z tą 60-tką, dlaczego on ci takie zarzuty stawia? Wiesz co, bo fajnie teraz jest w dzisiejszych czasach komuś łatkę przypiąć, tak jak Leksiowi przypięli pedofila, tak, a zaraz się okazało, że tym pedofilem nie jest. Tak samo tutaj, wiesz, no to już jest sytuacja, którą dawno internet zweryfikował, więc akurat nie sądzę, żeby internauci stanęli za nim. No bo kurwa, no, kto będzie popierał napaść na 14-latka? No właśnie, padły dzisiaj też z twojej strony mocne gdzieś tam różne słowa. Powiedziałeś między innymi, że wykorzystywał kobiety po alkoholu. One mi tak mówiły, no ja przy tym nie byłem, nie? Ale są to osoby, które znam, które... No, on się z nimi zna i tyle, no. Ale dużo takich historii słyszałeś, bo powiedziałeś, że to było kilka kobiet. Dwie, które to tak, no. I wydaje ci się, że one są prawdziwe, no bo powiedzieć można wszystko. Kurwa, wiesz co, ona jedna przy mnie do niego pisała, coś tam wykorzystałeś, kurwa, mnie i tak dalej, więc skoro już sama do niego tak pisze, to... Ruszyliście dzisiaj na siebie, wywiązała się gruba awantura, nie tylko z wami. Myślisz, że to było potrzebne? No na pewno na potrzeby gali, tak. Wziął też udział w tym twój ojciec. Myślisz, że to błąd, czy... Nie wiem. Głównie, no jakby, wiesz, nie wiem, no on się nigdy nie pchał przed kamery, ale no, no wiesz, no co rodzice mnie, bo chodzi o to, że ja kiedyś jak byłem w gimnazjum, to rodzice mnie przycisnęli właśnie z tą akcją z 14-latką, żebym po prostu wstawił się za nią, tak, no i się wstawiłem. No, nie, to cała historia, ale nie broniłem dobrych chłopaków, tylko jeden z nich na przykład miał zarzuty za przestępstwo na tle seksualnym. Brat jednego z nich rok temu zgwałcił w 5 dziewczynę jedną, a to jest jednym z tych chłopaków. Chodziłem do klasy, wydaje mi się, że w złe towarzystwo po prostu wpadł. Ten chłopak, z którym chodziłem do klasy, się powiesił. Akurat jego nie oceniam tego. Lubiłem go kiedyś, nie znam go po latach, kim się stał. Jeżeli do waszej walki dojdzie, to co pokażesz w klatce, nazwijmy to? Myślisz, że Polak będzie miał tu jakieś szanse? Nie, szans to na pewno nie. Szans to na pewno nie. Wiesz co, no jakiś trwały uszczerbek na zdrowie na pewno będzie. Powiedziałeś, że jeżeli będzie taka okazja, to ponownie kopniesz go na ziemi. Tak. Powiedz, że w ogóle chcesz go zabić, krótko mówiąc. Leżał, to wydubię mu oczy. Okej. Okay. No brzmi to groźnie. Fame nie powiedział, że trochę już przeginacie? Nie interesuje mnie to, co oni mówią. Rozumiem to. Ode mnie to wszystko, Amadeusz. No i co? Czekam na to wszystko. Dzięki wielkie. Dzięki.